Czynionych ustaleń. Policjanci weszli do mieszkania tego mężczyzny, sprawdzili również pomieszczenie gospodarcze należące do niego i właśnie jak się okazało w piwnicy znajdującej się podal budynku funkcjonariusze znaleźli dużej ilości amfetaminy i marihuany. Uczestniczysz od lat w procederze, z tobą kilka osób, zorganizowana grupa na papierze. Mają cię na celowniku od dawna, wiedzą kto dzieciom opierdala po klatkach. Dziś mało kto napierdala po kablach, syf pchają w nos, mają kok z czasem zmarta. Ty masz ci co pójdą za tobą w ogień, oni mają dowody, przesłuchują ci żonę. Obracasz się w kręgach tylko po świadka, kim oni są przestała już pytać matka. Wszystko jedno, każdy z nich ma interes, ruch na co dzień u ciebie jak w kościele w niedzielę. Świat ryzyka pociąga te konsekwencje, zlusa wita albo zrobią ci zdjęcie. Całkiem poważnie piszę wersy w tym miejscu, bardzo nieładnie robić z nas tu przestępców. Nie ma gry bez ryzyka w tej branży, nie ma nic, ten co nie gra nie walczy. Tak należy to traktować jak życie, należy szanować ulicę jak widzę. Nie ma gry bez ryzyka w tej branży, nie ma nic, ten co nie gra nie walczy. Tak należy to traktować jak życie, należy szanować ulicę jak widzę. Jedna z lokatorek podejrzana o handel i przemyt amfy w bananach z tym parkiem. Drugi z lokatorów miał farbiarnię, przykrywkę, tam plantacje na działce szklarni i system. Z kolei trzeci cicha woda rwie brzegi, był tak spokojny, mówili sąsiedzi, do czasu gdy wjechało CP. Okazało się, że sąsiad spokojny nie jest, miał pokaźny arsenał w tym bloku, plant generał wspierał to nie od roku. Większość ma swą działalność na lewo, każdy z nas ma ryzyka kolego. Ten z czwartego jebał słom notorycznie, sprzedał coś, ciecha w nos, oczy bystre. To jest blok, gdzie liczą się inwestycje, z rąk do rąk idzie to oczywiście. Nie ma gry bez ryzyka w tej branży, nie ma nic, ten co nie gra nie walczy. Tak należy to traktować jak życie, należy szanować ulicę jak widzę. Nie ma gry bez ryzyka w tej branży, nie ma nic, ten co nie gra nie walczy. Tak należy to traktować jak życie, należy szanować ulicę jak widzę. Były ukryte w beczce, w workach foliowych, jak również w reklamówkach. Łącznie policjanci tam zabezpieczyli blisko 500 kg narkotyków. Z tych narkotyków w sprzedaży detalicznej można było zyskać blisko 45 tysięcy porcji handlowych o wartości 0,5 mln zł. Narkotyki zostały zabezpieczone. Mężczyzna...